Bardzo mi miło, że jesteście i że potowarzyszycie mi w tej, jakby to powiedzieć, trochę innej podróży przez polską historię, politykę, przez polskie społeczeństwo. Chociaż tak naprawdę będzie to tylko próbka tego, co można powiedzieć na temat, który chcę chyba zaledwie wam zasygnalizować. Ale zanim zaczniemy, wiecie, że wykład będzie o kobietach, tak? Zanim zaczniemy, chcę wam pokazać pewną książkę. Książka, której motywy powstania są dokładnie takie same, jak motywy, dla których przygotowałam ten wykład. To jest nowość wydawnicza. Książka została opublikowana przez wydawnictwo Znak w tym roku, w 2022. Polecam ją gorąco, jest niezmiernie ciekawa. To 366 kobiet, które zmieniły bieg historii. I macie tutaj rzeczywiście tyle krótkich portretów kobiet. I to nie tylko tych pozytywnych portretów, bo są też kobiety, które zrobiły coś złego, ale co miało znaczenie w historii świata. Skąd się wzięła ta książka? Z niezgody. Ta książka wzięła się z gniewu, wzięła się z takiego, mówiąc potocznie, wkurzenia. Pozwólcie, że coś przeczytam. Projekt On This Day She powstał, gdy pani Holland dostała kalendarz ważnych wydarzeń z historii świata pod tytułem On This Day. I to doprowadziło ją do szału, zdenerwowała się. Dlatego, że tam było nic albo prawie nic o kobietach. Tak jakby w historii świata kobiety w ogóle nie istniały. Zgadała się więc ze swoimi przyjaciółkami, które postanowiły, że coś trzeba z tym zrobić, że kobietom trzeba oddać sprawiedliwość. Przez lata publikowały na Twitterze jeden wpis dziennie i przedstawiały w każdym takim wpisie jedną kobietę, kobiety z całego świata. Reprezentantki różnych kultur, różnych narodowości, różnych zawodów. I to nie tylko te kobiety żyjące współcześnie, ale również kobiety, powiedzielibyśmy, z zamierzchłych czasów. Taki tweet poświęcony bohaterce pojawiał się w ważny dla niej dzień, na przykład wtedy, kiedy dokonała jakiegoś odkrycia. Nie? Wtedy pojawiał się taki tweet. Ludzie, którzy czytali te wpisy, bardzo często reagowali w ten sposób: dlaczego ja o tej pani nie słyszałem? Dlaczego ja nic nie wiem o tak wspaniałej osobie? No właśnie dlatego, że w oficjalnym dyskursie historycznym kobiety są pomijane, ich po prostu nie ma. Ta książka wynika więc, czy jest motywowana gniewem, niezgodą, wkurzeniem. I mój wykład, pomysł na ten wykład, nie pierwszy raz ten wykład robię, to jest kolejna wersja tego wykładu, ale temat ten realizuję już od kilku lat. Mój wykład też bierze się z gniewu, ale bierze się też z takiej chęci zadośćuczynienia kobietom i z takiej chęci bycia sprawiedliwą, kiedy mówi się o historii. Bo kiedy pomija się kobiety i rolę kobiet w historii, w polityce, w społeczeństwie, to po prostu się kłamie, tak? Nie mówi się prawdy. A ja nie lubię, kiedy ktoś nie mówi prawdy. I mnie to irytuje. I dlatego właśnie ten wykład. Słuchajcie, 366 kobiet. Czy tutaj są Polki? No bo przecież o Polkach mamy dzisiaj mówić na wykładzie. Są. Jest ich kilka. Wybór tych akurat Polek może budzić zdziwienie, ale to tak jest zawsze z każdym wyborem. Wybór jest subiektywny, prawda? Wybieramy to, co wydaje się nam, że jest dobre i wybieramy takie kobiety, które z jakichś względów nam pasują, ale ważne, żeby te kobiety pokazać. Powiem wam, jakie kobiety w tym zestawieniu się znalazły. Jest ich kilka. O jednej powiem trochę więcej. Oczywiście nie będzie to budziło waszego zdziwienia, że znalazła się tutaj nasza dwukrotna noblistka i pierwsza kobieta, która otrzymała Nagrodę Nobla, Maria Skłodowska-Curie. Wielka naukowczyni,
fizyczka, chemiczka i jednocześnie mama, której córka też otrzymała Nagrodę Nobla. Tej postaci absolutnie nie trzeba przedstawiać. Ona też w tym zestawieniu się znajduje, ale nie tylko ona. Mamy tutaj Irenę Sendlerową, ważną postać, ja szerzej o niej mówić nie będę, ale jest to znana postać na całym świecie, znana przede wszystkim dlatego, że w czasie wojny ocaliła tysiące żydowskich dzieci. Zorganizowała całą, można powiedzieć, organizację, siatkę konspiracyjną i celem działalności tejże siatki, tej organizacji konspiracyjnej było sprytne wyprowadzanie dzieci z getta i udzielanie im pomocy, a jednocześnie robienie takiej dokumentacji, żeby te dzieci mogły odnaleźć swoje rodziny po wojnie. To był rzeczywiście heroizm. Irena Sendlerowa rzecz jasna trafiła na gestapo i właściwie cudem uniknęła rozstrzelania, cudem uniknęła śmierci za swoją działalność. Więc wielka bohaterka, sprawiedliwa wśród narodów świata. Mamy zatem Irenę Sendlerową i mamy również Sewerynę Szmaglewską. Seweryna Szmaglewska to także kobieta, którą kojarzymy z okresem wojny, ponieważ to ona, przeżywszy dramat, chociaż dramat to jest zbyt delikatne słowo na określenie tego, co ludzie tam przeżywali, dramat Auschwitz, Seweryna Szmaglewska. Seweryna Szmaglewska, więźniarka obozu w Oświęcimiu, była tą kobietą, jedną z pierwszych, która udokumentowała zbrodnie popełnione przez hitlerowców właśnie w Oświęcimiu, w słynnym zbiorze Dymy nad Birkenau. To jest lektura bardzo przygnębiająca. Mówimy o takim typie literatury, że to jest literatura faktu, bo prezentuje bez żadnych ozdobników literackich to, co naprawdę, jak mówimy, się wydarzyło. To nie tylko osobliwy dokument literacki, to nie tylko obowiązkowa lektura dla wszystkich, dla każdego człowieka, tak? Bo o tej historii pamiętać trzeba, ale to również ważny dokument z tego względu, że kiedy odbywały się słynne procesy norymberskie, oczywiście przeciwko hitlerowcom po to, aby udowodnić im winy, ten właśnie zbiór Dymy nad Birkenau pozwolił na ich osądzenie. Czyli to jest taki specyficzny dokument literacki, quasi literacki, który jednocześnie był dowodem zbrodni, tak? Wykorzystanym podczas procesu. A więc Irena Sendlerowa i Seweryna Szmaglewska związane czy kojarzone z okresem wojny i okupacji, Maria Skłodowska-Curie, od której zaczęłam. I wreszcie, proszę Państwa, to było dla mnie zaskoczenie. Ja tę książkę kupiłam całkiem niedawno i to było dla mnie zaskoczenie, że ta pani tutaj się znalazła. Maria Kaczyńska. Maria Kaczyńska, żona naszego prezydenta, prezydenta Lecha Kaczyńskiego, niestety tragicznie zmarła w czasie katastrofy pod Smoleńskiem 12 lat temu. To ona właśnie była jedną z tych, która tam zginęła razem ze swoim mężem i z wielu innymi, również wybitnymi postaciami polskiej kultury, polskiej polityki. Proszę Państwa, dlaczego Maria Kaczyńska? Pokażę Wam za chwilę zdjęcie Marii Kaczyńskiej, żeby ta postać utrwaliła się w pamięci. Powiem Wam o moich osobistych odczuciach odnośnie do Marii Kaczyńskiej. Obdarzałam ją ogromnym szacunkiem i byłam jej wielką fanką. Pozwolę sobie na taką bardziej osobistą uwagę, zdecydowanie większą fanką niż jej męża, do którego polityki miałam ogromne wątpliwości, ale pani Maria Kaczyńska była niezwykłą kobietą, bardzo inteligentną, znającą kilka języków, niezwykle empatyczną, postacią ogromnej kultury osobistej, która, i to jest dla nas ważne, słuchała kobiet. Ona nie tylko udzielała się społecznie, ale zapraszała kobiety, rozmawiała z kobietami i potrafiła mieć zdanie inne niż mąż i głosić takie poglądy, o których wiedziała, że mogą zaszkodzić politycznej karierze męża. Była więc postacią rzeczywiście silną, odważną, bezkompromisową. To dzięki niej, proszę Państwa, 12 lat temu został wypracowany tak zwany kompromis
aborcyjny, kiedy to przyjęto ustawę w sprawie aborcji, usuwania ciąży. Wtedy ta ustawa nie była jeszcze tak nieprzychylna kobietom, również dzięki Marii Kaczyńskiej, która po prostu chroniła kobiety. Niestety historia kończy się w sposób smutny, ponieważ 12 lat po śmierci Marii Kaczyńskiej, kiedy to nie ma tak mądrej pani, która naciskałaby na polityków, jak wiecie, Trybunał Konstytucyjny w sposób ostateczny zadecydował o tym, że najbardziej restrykcyjna w Europie ustawa antyaborcyjna no, jest faktem w Polsce i pewnie też o tym słyszeliście, odbywały się, to było w okresie pandemii, protesty przeciwko tej no, nieludzkiej, pozwolę sobie tak to określić, ustawie, w której doprawdy nie chodzi o to, czy ktoś jest za zabijaniem dzieci, czy nie za zabijaniem dzieci. Jakby to jest dyskusja zupełnie innego typu i ja absolutnie nie mam zamiaru jej tutaj prowadzić. Chodzi tutaj o prawo do głosu, tak, do samostanowienia. Kobiety wyszły na ulicę, aby powiedzieć, że one też chcą mieć głos w tej sprawie i nie chcą być traktowane jak to powiedzieć w sposób drastyczny, chyba takie chodzące macice, tak, które są zmuszone do rodzenia. Tak więc Maria Kaczyńska, proszę Państwa, postać niezwykle ważna w polskiej polityce, chociaż nie pełniła przecież żadnej funkcji politycznej. Była, można powiedzieć, zaledwie żoną pana prezydenta, ale jak ważną rolę odegrała, jak wspaniałą kobietą była i cieszę się, że tutaj w gronie 366 wybitnych kobiet znalazła się pani Maria Kaczyńska. Naprawdę jestem bardzo wdzięczna autorkom, że o to zadbała. No cóż, historia jest kobietą. Taki jest tytuł tego wykładu. Historia jest kobietą, tak, bo historia to przecież rzeczownik żeński, tak? Historia jest kobietą, tak, bo w tej historii było o wiele więcej kobiet niż nam się wydaje. Oficjalny dyskurs milczy o tych kobietach. To zróbmy coś z tym oficjalnym dyskursem i pokażmy, że tych kobiet było więcej, tak? Wyciągnijmy je z cienia. Ja będę przedstawiać Wam oczywiście krótkie portrety, nieszczegółowe biogramy tych postaci. Bo przecież dzisiaj w dobie internetu i powszechnej dostępności informacji, jeżeli znacie nazwisko i wiecie, że to jest postać warta uwagi, znajdziecie informacje o niej. Problem w tym, że tych nazwisk się nie zna, tych kobiet, bo o nich się po prostu milczy. Ja sobie myślę, że jeżeli Wam podam takie sugestie, to potem już we własnym zakresie będziecie mieć przyjemność obcowania z tymi niezwykłymi kobietami. Tak to sobie określiłam, że to jest przeciwko mistyce kobiecości, to jest słynny amerykański plakat, który poświadcza, że tak, że kobiety mogą i robią, i mogą więcej niż się niektórym wydaje, nie tylko mężczyznom, po prostu, więcej niż się ludziom wydaje. Przeciwko mistyce kobiecości, tak. To jest przeciwko mistyce kobiecości, bo ta mistyka kobiecości, która niestety jest w użyciu cały czas, zakłada, że w zasadzie rola kobiety powinna się ograniczać do tego, aby siedzieć w domu, tak, gotować, zajmować się dziećmi. To są bardzo ważne zajęcia. Ja też to robię, tak żeby nie było. Ja też się tym zajmuję w swoim życiu. Ale to nie tylko to. Kobiety mają więcej możliwości i powinny te możliwości pokazywać. I nie można roli kobiety sprowadzić do matki, gospodyni i tak dalej. Bo kobiety, które mają prawo wejść na szafot, muszą mieć także prawo do wejścia na mównicę. Zobaczcie, to jest wiek XVIII, Deklaracja Praw Kobiety i Obywatelki, tak? I to jest hasło, które przyświecało tym pierwszym Polkom, ale oczywiście nie tylko Polkom, które upominały się o co? O prawa wyborcze. Tak? Jeżeli kobieta ma prawo zostać ścięta albo uwięziona, bo zrobiła coś złego wbrew prawu, to też powinna mieć prawo, żeby to prawo stanowić właśnie. No to zacznijmy sobie od polityki. Jak to w tej polityce wygląda? To są dane o obecnym naszym polskim parlamencie i tak jak tutaj możecie przeczytać, przygotowałam takie okropnie nudne zestawienie procentowe,
Najważniejsze są jednak wnioski. W Sejmie mamy 131 posłanek. To jest jakieś 30% wszystkich parlamentarzystów. To jest trochę więcej niż w 2015 roku, czyli tendencja jest minimalnie zwyżkowa. Najwięcej posłanek ma Lewica, Koalicja Obywatelska, Prawo i Sprawiedliwość też całkiem nieźle, Polskie Stronnictwo Ludowe mniej. Również w Senacie liczba kobiet wzrosła aż do 24%. Ciekawe jest, że z listy Konfederacji, to jest jedna z partii politycznych, do Sejmu nie weszła żadna kobieta. Także nie ma tutaj reprezentantki. Na listach wyborczych, jak prezentują się kobiety? Zobaczcie, całkiem nieźle. Tak? Kiedyś było zdecydowanie gorzej. Kobiety, które chcą być parlamentarzystkami, które chcą pełnić aktywną funkcję w polityce, no rzeczywiście upominają się o mandat wyborczy i sami zobaczcie, na przykład Sojusz Lewicy Demokratycznej, prawie połowa na liście wyborczej to kobiety. Świetnie? Ano świetnie. Polskie Stronnictwo Ludowe, też niezły wynik. No trochę gorzej na listach Prawa i Sprawiedliwości i Konfederacji, ale też powiedziałabym, że dramatu nie ma. To jest ta obecna sytuacja w Polsce, która nie jest zła. Tak? Kobiety uczestniczą w polityce, co prawda może nie w tak ogromnym stopniu, jak sobie tego byśmy życzyły, ale jednak są obecne, ich głos jest słyszalny. No ale, jak się pewnie domyślacie, nie zawsze tak było. Trzeba to sobie było wywalczyć. I rzeczywiście polskie kobiety wywalczyły sobie prawa wyborcze i mówiąc wywalczyły, mówię o różnych środkach nacisku, które były stosowane na ówczesnych polityków. Bo tak, zanim poszły naciskać na marszałka Piłsudskiego, to oczywiście, jak to potocznie mówimy, skrzykiwały się. Czyli spotykały się w jakichś mniejszych grupach, w jakichś kawiarniach, organizowały zjazdy, organizowały akcje samokształceniowe i tamta idea, aby móc wybierać, pojawiła się. Wiadomo, że trzeba było naciskać na tych najważniejszych w państwie. Wtedy, kiedy kształtowało się po 1918 roku nowe państwo polskie, czyli po zakończeniu I wojny światowej, no, taką najważniejszą postacią był marszałek Józef Piłsudski. Naciskała jego żona Aleksandra, która miała taki no, ogromny wpływ tutaj na marszałka, chociaż też o niej się nie mówi. Tak? Mówi się dużo o marszałku, ona też jest taką postacią cienia. Okazuje się, że i w zakresie wywalczenia tych praw wyborczych dla kobiet ona odegrała dużą rolę, bo gdzieś tam mogła mu coś podszepnąć, tudzież użyć innych kobiecych, typowo kobiecych sposobów. Kiedy kobiety się wściekły, że nie mają praw wyborczych i kiedy chciały koniecznie je uzyskać, wiecie co zrobiły? Pojechały do willi Piłsudskiego w Sulejówku, wzięły parasolki, nie wiem czy wtedy padało czy nie, ale to nie ma żadnego znaczenia, te parasolki bardzo się przydały. No i co? Zaczęły walić w okna i wszędzie gdzie się dało i tak długo waliły, że Piłsudski miał tego dosyć. Tak? I rzeczywiście te prawa wyborcze zostały Polkom przyznane. Wszystkie więc chwyty były dozwolone, byleby tylko mieć takie prawo, jakie w zasadzie bez niczego mieli mężczyźni. I tutaj możecie sobie przeczytać takie krótkie podsumowanie. Dekret o ordynacji wyborczej pozwalał kobietom na udział w wyborach. Mamy rok 1918. Możemy powiedzieć, że to i tak bardzo późno, ten rok 1918, bo do roku 1918, oczywiście pomijam fakt, że nie było państwa polskiego, to też sytuacja była inna. No kobiety no nie były traktowane zupełnie serio, jako takie, które mogą wybrać swojego przedstawiciela do parlamentu. Polki uzyskały pełnię praw wyborczych jako jedne z pierwszych na świecie, co też jest smutne, tak? Że to wcale nie było tak, że Polska była szczególnie zapóźniona względem świata, tylko była to ogólna tendencja, że po prostu kobietom nie przyznawano praw wyborczych i uważano, że to wszystko jest w porządku. I ważna informacja, rok później, kiedy odbyły się pierwsze wybory w II RP, w II Rzeczpospolitej Polskiej, aż powiedziałabym, 8 kobiet uzyskało mandat poselski. Ciekawa sprawa,
jako taką ciekawostkę językową mogę wam powiedzieć, że wówczas, kiedy kobiety weszły do parlamentu, zaczęto się zastanawiać, jak takie kobiety w parlamencie określać. I proponowano posełki albo posełkinie. Posełki albo posełkinie. Oczywiście nazwy te nie przyjęły się, nikt i dzisiaj ich nie używa. Natomiast na kobiety zasiadające w parlamencie mówimy po prostu posłanki. Posłanka i w liczbie mnogiej posłanki. Tak, żeby wskazać na płeć również osoby, która podejmuje, czy ma wpływ na podejmowanie najważniejszych decyzji w państwie. Macie tutaj Irenę Kosmowską, ważną postać, jeżeli chodzi o pierwsze kobiety w polskiej polityce. Irena Kosmowska była działaczką niepodległościową, była przede wszystkim związana z partiami ludowymi, wielka działaczka społeczna i była właśnie posłanką na Sejm Ustawodawczy pierwszej i drugiej kadencji w II Rzeczpospolitej Polskiej. Warto może wspomnieć też o takiej pani, warto zapamiętać jej nazwisko, o Marii Dulębiance. Otóż ta pani już wcześniej, w 1908 roku, wystartowała w wyborach do tak zwanego Sejmu Krakowskiego. I ona miała nawet poparcie Stronnictwa Ludowego, tak, które jakoś tak chętniej popierało kobiety, ale wiecie, co się z nią stało? Oczywiście nie weszła wówczas do tego Sejmu, ponieważ głosy na nią oddane uznano za nieważne. Tak? Tak bardzo nieważna była potencjalna obecność kobiety, a jednocześnie tak bardzo problematyczna, bo co z taką kobietą później zrobić w tym parlamencie? Więc pewnie pomyślano sobie, że lepiej uznać, że te głosy były nieważne. I tutaj jeszcze gwoli podsumowania, również z Deklaracji Praw Kobiety i Obywatelki, ważne, żeby to sobie uświadomić i żeby to podkreślać na każdym kroku. Wszyscy obywatele, włącznie z kobietami, są równie uprawnieni do piastowania godności publicznej, obejmowania stanowisk i urzędów zgodnie z ich umiejętnościami i nie innymi przymiotami niż ich cnota i talent. To nie płeć powinna mieć znaczenie, ale to, co dana osoba sobą pokazuje, jej talenty, jej wykształcenie, jej umiejętności, jej kompetencje. Bo tutaj naprawdę nie chodzi o działanie na rzecz dominacji kobiet czy dominacji mężczyzn. Nie, tutaj chodzi o równe uprawnienie i oddanie sprawiedliwości obu płciom. Porozmawiałyśmy trochę o polityce, porozmawiałyśmy trochę o prawach wyborczych, jak trudno było je uzyskać, o tym, że kobiety w końcu je uzyskały, że zaczęły zasiadać w parlamencie, że od liczby 8 kobiet w parlamencie w drugiej RP mamy no, prawie połowę polskiego parlamentu w postaci kobiet, więc zobaczcie, jaki tutaj w ciągu tych 100 lat został dokonany progres. No, jednak trzeba to zauważyć, że kobiety zostają zauważane i odgrywają istotną rolę. No to porozmawiajmy sobie o wykształceniu i porozmawiajmy sobie o tym, jak to wykształcenie waży na rynku pracy i jak kobiety w Polsce na rynku pracy się zachowują. To akurat są dane z 2020 roku. Sądzę, że obecnie sytuacja już wygląda inaczej, ale jakby nie chodzi tutaj o liczby, ale chodzi o pewne konstatacje, które po analizie diagramów, procentów, czyli tego wszystkiego, co jest nudne, można poczynić. Otóż, jeżeli wszystko bardzo dokładnie sobie przeanalizować i przeanalizować najnowsze dane dotyczące rynku pracy i poziomu wykształcenia, no to nasuwa się jeden podstawowy wniosek. Nadal mężczyźni zarabiają więcej od kobiet na podobnych stanowiskach. I oczywiście nie ma co tego faktu komentować, bo wiadomo, że to jest nie w porządku. Tak? Tu nie ma co się wyzłośliwiać, to jest po prostu niesprawiedliwe. Ale są takie zawody, w których kobiety zarabiają porównywalnie do mężczyzn, a nawet zarabiają więcej. Przede wszystkim marketing, różne działy administracji biurowej, również w zakresie prawa. Jest coraz więcej takich dziedzin, gdzie te kobiety zaczynają odgrywać
istotniejszą rolę i naprawdę zarabiać dużo, dużo więcej niż mężczyźni. A więc i tu sytuacja zmienia się, możemy powiedzieć, na lepsze. Tak to jest na rynku pracy, ale tak jak wam powiedziałam, ta sytuacja na rynku pracy jest zmienna, jest dynamiczna. Też możemy zauważyć raczej taką pozytywną, dobrą tendencję, tak, żeby te kobiety rzeczywiście dobrze zarabiały, miały dobre stanowiska i na rynku pracy zaistniały. No ale żeby zaistnieć na rynku pracy i żeby móc sporo zarabiać, trzeba w odpowiedni sposób się wykształcić. To wykształcenie jest bardzo ważne. O drodze do wykształcenia, jak to było trudno zdobyć kiedyś w Polsce wykształcenie kobiecie, to wam powiem, ale zanim to taka pani, zapamiętajcie ją sobie, Zofia Stryjeńska. Przepiękna kobieta, autorka tego oto i wielu innych pięknych obrazów, bo była utalentowaną malarką, ale jest również autorką fresków, również bardzo pięknych. I jej droga, no, usłana różami nie była. Początek XX wieku to okres, kiedy kobietom odmawiano wstępu na uczelnie wyższe. Dlaczego? Bo uznawano, że kobieta jest ze swej natury, tutaj zawsze powoływano się na głupi argument z natury, jest głupsza. No a jak jest głupsza, to po co w ogóle ma się pchać na uczelnię? Przecież wiadomo, że tam i tak nic nie zrobi. Tak? No przecież jest głupsza. Niestety to fałszywe, rzecz jasna, twierdzenie o tym, że kobiety są głupsze i że nie nadają się do niczego wartościowego, było utrwalane również w dyskursie filozoficznym. Przez litość nie wymienię tych filozofów, którzy takie poglądy o głupocie kobiet forsowali. Zofia Stryjeńska chciała bardzo studiować. Przebrała się za mężczyznę. Taki miała pomysł na studiowanie. Oczywiście zmieniła swoje dane personalne, posługiwała się fałszywymi danymi personalnymi. Mianowicie nie była Zofią Stryjeńską, ale była Tadeuszem Grzymałą Lubańskim. No i rozpoczęła studia malarskie w Monachium. Tam na Akademii Sztuk Pięknych oczywiście kobiet nie przyjmowano, no bo jak? Kobieta raz, że głupia, a dwa, że przecież nie ma takich talentów jak mężczyzna, to gdzie ona coś pięknego namaluje? No niemożliwe, po co w ogóle ją przyjmować? No i proszę Państwa, rok udało jej się tak funkcjonować. To znaczy rzeczywiście konsekwentnie używała zmienionego, fałszywego nazwiska i konsekwentnie przebierała się za mężczyznę, no ale nie da się udawać tak przez dłuższy czas. Została rozpoznana przez kolegów. Nie znam szczegółów tej historii, ale podejrzewam, że koledzy wykazali się wyjątkową życzliwością, ponieważ ją zadenuncjowali. No więc została zmuszona, została wyrzucona po prostu z uczelni. Musiała opuścić Monachium, wróciła do Krakowa i resztę życia spędziła w Krakowie. I tutaj pracowała jako malarka. Tak? Więc wykonywała swój zawód, no ale upragnionych studiów niestety ukończyć się nie udało, bo wstęp na uczelnie wyższe był kobietom zabroniony. Zobaczcie, tutaj pojawia się data 1911 rok. To jest wcale nie tak dawno temu, kiedy te kobiety na uczelnie nie mogły wejść. Bo nie godzi się, jak możecie tu przeczytać, uczęszczać na wykłady. No nie godzi się kobietom uczęszczać na wykład. Kilka historii sprzed czasu, kiedy kobiety bez problemu mogły uczęszczać na uniwersytet. Otóż Kraków. Mamy historię dwóch sióstr, Filipiny i Konstancji, młodych kobiet. Prowadziły one aptekę i im udało się odbyć studia, ale studia w trybie eksternistycznym, które też nie były traktowane zupełnie na serio w takim odbiorze społecznym. W 1824 roku zdały egzamin magisterski, a więc możemy powiedzieć, że no, gdzieś tam udało im się wepchnąć, mówiąc potocznie, zdobyć wykształcenie, a nawet dobrnąć do finału, czyli do egzaminu magisterskiego. Ale ten egzamin magisterski odbył się, ale poza uczelnią, no bo przecież egzamin magisterski dla kobiety w murach uczelni nie godzi się.
I bez obecności wówczas obligatoryjnej dziekana, rektora, prorektora, nikogo takiego nie było. W 1868 roku zaczęto organizować wyższe kursy dla kobiet. Inicjatorem, co ciekawe, był pan, lekarz, społecznik Adrian Baraniecki, wcale nie kobieta. I te kursy dla kobiet pełniły funkcję takiej szkoły wyższej, oczywiście niespecjalnie oficjalnej, ale tam kobiety mogły brać udział w zajęciach z historii, z przyrody, ze sztuk pięknych, również z zakresu ekonomii. Szkoła wykształciła ponad 4 tysiące kobiet. To jak na drugą połowę XIX wieku jest całkiem dużo, jak na ogólną niechęć do zdobywania przez kobiety wykształcenia, ale niestety dyplom tych wyższych kursów dla kobiet nie był powszechnie uznawany. Tak? Czyli zdobywało się wiedzę, ale jeżeli miałoby to się przekładać, powiedzmy, na jakąś karierę zawodową, to niespecjalnie, bo ten dyplom nie miał dużego znaczenia. Potem takie ośrodki jak wyższe kursy dla kobiet zaczęły powstawać też w Warszawie, we Lwowie. Coraz więcej tego było, rzeczywiście była społeczna potrzeba, ale mówimy już o końcu XIX wieku i wchodzeniu w kolejny wiek. Bardzo ważną rolę odegrał Uniwersytet Latający, tak zwany Uniwersytet Latający. Dlaczego latający? Ponieważ nie miał on jednej stałej siedziby. Wykładowcy spotykali się razem ze swoimi studentami, studentkami w prywatnych mieszkaniach. Potem zrobiono z tego taki kurs bardziej oficjalny, nazywało się to Kursy Naukowe dla Kobiet, a ten Uniwersytet Latający trzeba koniecznie pamiętać, dlatego że najsłynniejszą i, śmiem twierdzić, najlepszą absolwentką była nasza Maria Skłodowska-Curie. Ona rzeczywiście ukończyła ten Uniwersytet Latający i tam zdobyła podstawy późniejszego swego wykształcenia. A jak to jest dzisiaj? Otóż dzisiaj sytuacja zmieniła się zupełnie. Sytuacja zmieniła się diametralnie. Znowu przygotowałam tutaj dla Was zestawienia, nudne, bo procentowe i liczbowe, ale z tego zestawienia wynika jedno, że obecnie więcej jest kobiet niż mężczyzn, jeżeli chodzi o wyższe wykształcenie. Więcej kobiet ma wykształcenie wyższe, czy na poziomie licencjatu, czy na poziomie już magisterium, niż mężczyźni. Jeżeli chodzi o szkołę średnią czy szkołę podstawową, to tutaj sytuacja jest porównywalna. To znaczy mniej więcej tyle samo kobiet i mężczyzn kończy szkołę średnią czy szkołę podstawową. To jest ciekawa tendencja. Zobaczcie, 100 lat temu zabraniano kobietom wstępu na uczelnię. No, trochę ponad 100 lat temu zabraniano kobietom wstępu na uczelnię, a dzisiaj kobiety nie tylko spokojnie mogą się kształcić, ale i mają wyższe wykształcenie niż mężczyźni. Tutaj, tak jak mówię, warto przede wszystkim zapamiętać tę postać. Jeszcze raz ją Wam pokażę, Zofię Stryjeńską. Dla mnie ta pani jest symbolem walki. Walki o wykształcenie za wszelką cenę, a jednocześnie walki sprytnej, inteligentnej. No, trzeba rzeczywiście mieć dużo sprytu, ale i trochę poczucia humoru, żeby przebrać się za mężczyznę i chociaż przez rok na te wykłady uczęszczać. Że się nie udało, no tak jak mówię, takie powodzenie na dłuższą skalę udać się nie mogło. Tak, i teraz będzie kolejna książka, którą chciałam Wam pokazać. Pamiętacie, na początku zaprezentowałam Wam tę książkę, Niezwykłe kobiety, 366 kobiet. Na każdy dzień tu jest jakaś kobieta, więc rzeczywiście można każdego dnia sobie otworzyć i zobaczyć. O, 15 września to jest dzień tej pani. A dlaczego? Bardzo ciekawe. Ale chcę Wam pokazać jeszcze jedną książkę. Książka, która właśnie związana jest z tą panią. Warto jej nazwisko zapamiętać i też polecam Wam, jeżeli będziecie mieć trochę czasu albo jeżeli będziecie chciały kontynuować namysł nad kobietami, to koniecznie ona powinna się w Waszym obszarze poznawczym znaleźć. Irena Krzywicka. Irena Krzywicka, której książkę mam tutaj przed sobą. Akurat mam tutaj Wyznania Gorszycielki. Gorszycielka, czyli kobieta, która gorszy. Kobieta, która robi rzeczy, jakie się społeczeństwu nie podobają, bo są uznane za rzeczy nieprzyzwoite. Jakie to rzeczy nieprzyzwoite ona robiła, to zaraz Wam opowiem.
W każdym razie Irena Krzewicka była dziennikarką, z wykształcenia była polonistką. Była dziennikarką, pisała felietony, pisała recenzje teatralne, pisała również książki, była powieściopisarką. Napisała, i to jako ciekawostkę wam mówię, powieść Pierwsza krew, która jest bodaj pierwszą w polskiej literaturze książką traktującą o problemie miesiączki, o problemach dojrzewania młodych ludzi. Więc rzeczywiście poruszała tematy, których w tamtym czasie nikt nie poruszał i które uznawane były za takie, których w ogóle oficjalnie w rozmowach nie wolno było nawet dotykać. Tak? A co dopiero napisać o tym książkę czy jakiś felii? Nie, niemożliwe. Irena Krzewicka jednak nie bała się mówić o rzeczach, o których wszyscy bali się mówić. Nie bała się sięgać po tabu i łamać konwencji. Była więc kobietą niezwykle odważną. Żyła bardzo długo, umarła stosunkowo niedawno, w 1994 roku. Polecam wam, jeżeli będziecie zainteresowane, a mam nadzieję, że będziecie zainteresowane Ireną Krzywicką, zacząć od Wystań Gorszycielki, bo to jest jej pamiętnik. I to nie tylko sprawozdanie z życia ciekawej kobiety, ale to jednocześnie wgląd w historię Polski. Bo mamy tutaj czasy zesłania. Ona spędziła sporo czasu w Jenisiejsku razem z matką i ze swoim ojcem. Bo mamy tutaj okres I wojny światowej, mamy i II wojnę światową. Mamy całą plejadę postaci ważnych w polskiej historii, polityce i kulturze, bo to z nimi Irena Krzywicka się spotykała. Jej mama była związana z ruchem lewicowym, z ruchem komunistycznym, podobnie jak partner matki, ojczym Ireny. Byli bardzo aktywni politycznie, ale również aktywni, jeżeli chodzi o edukację. Matka była osobą wykształconą, całe życie udzielała lekcji, dbała o wykształcenie córki, ale dbała również o to, żeby córka czytała. U nich w domu, jak Irena Krzywicka wspomina, zawsze były książki. Ale książki były traktowane jako, jak to Krzywicka mówiła, towar pierwszej potrzeby. To nie było coś, co miało ładnie wyglądać na półce i mieć piękną okładkę, ale to było coś, co walało się wszędzie, coś, po co można było w każdej chwili sięgnąć. Więc tak jak Krzywicka mówi, u nas w domu czytało się wszędzie. Czytało się w kuchni, czytało się najczęściej na leżąco, czytało się w ubikacji, czytało się podczas mycia, czytało się po prostu zawsze i wszędzie. Książki zawsze były w domu. I to też bardzo mocno ukształtowało Krzywicką. Jej matka odnośnie do książek stawiała tylko jeden warunek. Wcale nie, że muszą być tanie. Chociaż rzeczywiście była to rodzina raczej biedna i bez przerwy borykali się z różnymi problemami finansowymi. Te książki nie mogą być szmirowate. Jeżeli coś było szmirą, to nie miała prawa pojawić się w domu Ireny. Irena miała prawo czytać wszystko, byle nie szmiry. Więc Irena od dzieciństwa czytała tę najlepszą, najbardziej wartościową literaturę i to ją ukształtowało. To doświadczenie literatury niewątpliwie miało ogromny wpływ na nią jako na kobietę. Zobaczcie, ja tę część o Irenie Krzywickiej określiłam jako feminizm i uwolnienie kobiecej seksualności. Ale powiem wam ciekawostkę. Wydawałoby się, tak jak teraz mnie słuchacie, mówicie, aha, gorszycielka, wyznania gorszycielki, feminizm, uwolnienie kobiecej seksualności. O, to pewnie była kobieta, taka lekko podchodząca do kwestii seksu. Otóż nie. Irena Krzywicka, jak wspomina właśnie tutaj w tej arcyciekawej książce, w tej arcyciekawej opowieści o sobie, doznała pierwszego pocałunku, gdy miała 20 lat. I chociaż jej mama była bardzo nietypową mamą jak na owe czasy, bo jak to się mówi, uświadomiła Irenę bardzo szybko. Irena wiedziała, skąd się biorą dzieci, co to jest miesiączka. Matka bardzo dbała o to, żeby i w tej sferze Irena była uświadomiona i miała stosowną naukową wiedzę, a nie jakąś potoczną, dziwną wiedzę, którą można było zdobyć i pewnie jeszcze dzisiaj można zdobyć na ulicy. Ale nie oznaczało to wcale przyzwolenia na jakieś ekscesy seksualne.
Sama Krzywicka, jak wspomina to po latach, to wspomina to z takim śmiechem, bo nie ma w tym ironii, to jest raczej taki ciepły śmiech. Uwielbiała zresztą swoją mamę. Określała ją mianem maminka, maminek, tak? Więc kochała swoją mamę bardzo i rzeczywiście zawdzięcza jej to, jak została ukształtowana. No więc maminek z jednej strony uświadamiał seksualnie, nie miał oporu w mówieniu o pewnych rzeczach, a z drugiej strony sposób wychowania był bardzo surowy, można by nawet powiedzieć purytański, tak? Irena, kiedy spotykała się ze swoimi pierwszymi chłopakami, no to poza jakimś muśnięciem ręki, niewiele tam się działo, już naprawdę nie można było mówić o jakichś innych kwestiach. Ale proszę Państwa, z czasem Irena Krzywicka, kiedy zdobywała większą świadomość jako kobieta, no możemy powiedzieć, rozkręciła się. To, z czego ona jest znana, co również opisuje, to, że była przeciwniczką monogamii i głosiła seksualną wolność kobiet. Uważała, że jeden partner na całe życie to niekoniecznie jest dobry pomysł. Sama z panem Krzywickim, ze swoim mężem, miała tak zwany wolny związek. To znaczy kochali się, byli cały czas ze sobą, ale jednocześnie utrzymywali stosunki, jak to mówimy, pozamałżeńskie, czyli mieli też w tym samym czasie innych partnerów. No, to się w tamtych czasach, słuchajcie, nie podobało, tak? Żeby jeszcze Irena Krzywicka robiła to po cichu, no to pewnie nikt by się nie czepiał, bo mnóstwo osób w taki sposób funkcjonowało, ale ona o tym mówiła głośno i nie bała się mówić o tym, jak żyje i dlaczego tak żyje. Była związana z wybitną postacią naszej kultury, również pisarzem, tłumaczem, Tadeuszem Żeleńskim-Bojem. No, byli ze sobą związani, w sensie byli parą, mimo że każde z nich równolegle pozostawało w oficjalnym związku małżeńskim. I jak sama Krzywicka podkreśla, związek z Bojem był chyba najlepszym, co jej się w życiu przydarzył. Ponieważ dzięki niemu właśnie, dzięki tej relacji, ona niesamowicie się rozwinęła przede wszystkim intelektualnie. Tak? To ona zawdzięcza mu ten intelektualny, wspaniały rozwój. Irena Krzywicka działała również na rzecz upowszechnienia edukacji seksualnej, to znaczy tego uświadamiania kobiet, aby nie tylko kobiety, ale wszyscy byli świadomi tego, co to jest seksualność, skąd się biorą dzieci, jak zapobiegać ciąży, no bo przecież tych niechcianych ciąż było wiele, a podziemie aborcyjne, które doprowadzało do śmierci wielu kobiet, no całkiem sprawnie i wówczas działało. Tak więc ona nie bała się poruszać drażliwych kwestii jak aborcji, seksualności, homoseksualizmu, ale również działała. Na przykład razem z Bojem otworzyli w Warszawie klinikę i to była klinika, która miała być taką kliniką świadomego macierzyństwa. Nie? Tam każdy mógł przyjść, poradzić się. To oczywiście odbiór społeczny tej kliniki był straszny, tak? To znaczy odebrano ją zupełnie inaczej niż jakby wbrew intencjom. No i ta klinika no, za długo sobie nie pobyła, ale sam fakt, że Krzywicka podjęła trud założenia takiej kliniki, że mówiła o aborcji, że chciała likwidować groźne dla życia kobiet podziemie aborcyjne, że chciała organizować dobrą aborcję w warunkach medycznych, higienicznych dla kobiet, no rzeczywiście zasługuje na uznanie i na przypomnienie. Tak więc polecam Wam Ireny Krzywickiej Wyznania Gorszycielki, tak? Kobieta wybitna, niezwykle barwna, ciekawa osobowość, a jednocześnie przekrój przez historię Polski, tak? Bo mamy tutaj wszystko to, co w polskiej kulturze jest istotne. Mamy wybitnych naukowców, wybitnych artystów, mamy ciekawe historie związane z polityką, bo przecież to w tych kręgach ze względu na swoich rodziców obracała się mała, a potem już nie taka mała Irena. Irena Krzywicka, na pewno jeszcze raz tutaj ją pokażę. Irena Krzywicka, o tej postaci warto pamiętać. Czy funkcjonuje ona w oficjalnym dyskursie? Trochę zaczęła funkcjonować, ale wciąż za mało. Tak? I właśnie dlatego przybliżam Wam tę postać. Być może znacie ten znak, tak? Strajk kobiet, słynna błyskawica.
Wspominałam Wam o Marii Kaczyńskiej i o tym, jak bardzo się cieszę, że w tej książce, którą Wam polecam, Maria Kaczyńska się znajduje, bo dzięki niej mieliśmy kompromis aborcyjny. Dzięki niej mieliśmy ustawę, no może nie najlepszą, ale taką, którą jednak kobiety były w stanie zaakceptować. Ponieważ teraz mamy taką ustawę, której kobiety nie są w stanie zaakceptować, no to odbywał się strajk kobiet. Mnóstwo kobiet chodziło ze znakiem błyskawicy jako znakiem protestu przeciwko tej ustawie i przede wszystkim przeciwko temu, że głos kobiet jest niesłyszalny. Tak, bo może takiej pani Marii Kaczyńskiej rzeczywiście zabrakło, żeby ktoś był mądrą rzeczniczką tych kobiet. No właśnie, przedstawiłam Wam kilka portretów kobiet, przedstawiłam Wam kilka, no takich powiedzielibyśmy, społecznych problemów dawniej, a dzisiaj związanych z edukacją, z wykształceniem. No to jeszcze trochę o tych innych kobietach. Takie błyski, teraz będą takie błyski kobiet. Tę część prezentacji nazywałam sobie jako polskie baby, celowo, tak. Baba to jest bardzo fajne słowo. Bardzo lubię to słowo, baba i babka, tak? Babka jest szczególnie interesującym słowem. Jak mam zajęcia dla obcokrajowców, to w czasie pierwszych lekcji mówię im o tym, co to znaczy babka. Bo babka to może być ciasto, które jemy. Babka zresztą jest tradycyjnym polskim ciastem w czasie Wielkanocy. Babka to jest też taka roślina, tak? Babka lancetowata to jest roślina, która pomaga na bóle. Jest ona powszechnie rozpowszechniona, rośnie w wielu miejscach. Można ją sobie przyłożyć na jakieś bolące, opuchnięte miejsce. Pomaga. No ale baba, no babka to jest też oczywiście określenie babci, ale niezbyt miłe określenie, tak? Idę do babki. No, nie fajnie, kiedy tak wnuczek mówi. Lepiej niech wnuczek powie, idę do babci. No ale babka w znaczeniu fajna babka to jest pozytywne określenie. To jest fajna, ciekawa, interesująca kobieta. Polskie baby to oczywiście określenie żartobliwe, tak? To baby w sensie kobiety ważne, kobiety silne, kobiety, o których warto pamiętać. No, ten plakat już znacie. Skłodowska-Curie. No, nie mogłam nie umieścić jej zdjęcia, ale nie mam zamiaru i robię to z premedytacją i celowo. Nie mam zamiaru i nie robię tego na żadnym wykładzie, chyba że mam osobny wykład o Skłodowskiej-Curie, nic więcej o Marii Skłodowskiej-Curie nie powiedzieć. Wiecie dlaczego? Dlatego, że kiedy mówimy o kobietach i o słynnych Polkach, zawsze pojawia się Maria Skłodowska-Curie. I ona jest wyciągnięta, tak? Z tej zmowy milczenia. Jednak o Curie powstało mnóstwo bardzo interesujących książek, prac, no, wiadomo, no, dwukrotna noblistka. Więc jeżeli chcecie zdobyć informacje, bez problemu. O niej wszyscy wiedzą, co nie umniejsza jej znaczenia. Dla mnie, ponieważ jestem profesorką, jestem związana od w zasadzie no, początku mojego dorosłego życia z uniwersytetem, dla mnie ona jest wielkim autorytetem naukowym, mimo że ja nie jestem związana z naukami ścisłymi, ale dla mnie jest ona absolutnie numer jeden i uwielbiam ją. I jeżeli wpada mi w ręce jakaś nowa publikacja, na przykład ostatnio o Marii Skłodowskiej-Curie i jej córkach, to ją po prostu czytam, ale dzisiaj nie. Nic więcej o Marii Skłodowskiej-Curie. Chcę Wam jeszcze przedstawić tę postać, Michalinę Wisłocką. Nie wiem, czy słyszeliście coś o niej. Może tak, może nie. Michalina Wisłocka jest pierwszą, mówi się o niej, ikona PRL-u. Pierwszą polską seksuolożką, wybitną ginekolożką i autorką pierwszego podręcznika o seksie i do seksu, tak by można powiedzieć, słynnej sztuki kochania. Mówimy tutaj o latach 70. Michalina Wisłocka miała ogromny problem. Po pierwsze, żeby zdobyć wykształcenie, tak? Profesor, u którego miała zamiar pisać pracę z zakresu cytologii, o ile dobrze pamiętam, uważał, że nie, że skoro ona już wówczas miała dziecko, to lepiej niech się dzieckiem zajmie, ale praca naukowa nie dla niej. Ona w końcu tę pracę naukową podjęła i uzyskała stopień doktora, ale dla niej to też było bardzo trudne, aby się wykształcić. Wisłocka miała ogromny później problem z publikacją swojej książki.
No bo jak to tak? Mówimy o czasach komunistycznych, proszę państwa, gdzie można było mówić o wielu rzeczach, ale na pewno nieoficjalnie o seksie. No przecież dobry obywatel państwa socjalistycznego robi dużo rzeczy, ale na pewno takich rzeczy to nie robi. No bo jak? Przecież to nie licuje, prawda, z godnością tutaj na przykład dobrego członka partii. Więc gdziekolwiek Michalina Wisłowska chodziła z rękopisem, aby książkę opublikować, bo jest ważna, bo mówi o tym, jak w sposób zgodny ze sobą żyć w sensie seksualnym, jak utrzymać się w związku, również w tym aspekcie seksualnym, no to rzecz jasna, że zgody na publikację nie było. W końcu tę książkę udało się opublikować. Obecnie oczywiście ona jest powszechnie dostępna w nieco zmienionej wersji, ale była ona rzeczywiście kolportowana w taki domowy sposób. Gdzieś tam ludzie sobie taki zatłuszczony, zaczytany egzemplarz przekazywali z rąk do rąk, no bo tak ogromny był problem z tą książką. Ale że ludzie byli tak wtedy zainteresowani, mówimy o czasach głębokiej komuny, to znaczy, że była potrzeba zdobywania wiedzy o seksie, mówienia o seksie i że nikt tego wcześniej nie zrobił. To jest rzeczywiście postać, która wprowadziła seks do dyskursu bardziej oficjalnego. Przy okazji tutaj Michaliny Wisłockiej warto wspomnieć o filmie i polecam wam film Sztuka Kochania. Myślę, że ten film jest powszechnie dostępny, można go w internecie zobaczyć. Kilka lat temu było dostępny w kinie. To jest film fantastyczny, bardzo lubię ten film, podoba mi się, o życiu, też bardzo skomplikowanym życiu Michaliny Wisłockiej. Jak to z nią było? Co robiła w czasie wojny? Jak układało się jej życie po wojnie? Jakich miała partnerów? Co naprawdę myślała o seksie? Jak pomagała kobietom? Bo rzeczywiście wielu kobietom, które do niej przychodziły, również z problemami odnośnie do na przykład zajścia w ciążę, pomogła. I jednocześnie jest to historia kobiety, która pisała o miłości, mówiła o miłości, wspomagała ludzką miłość, ale sama tej miłości miała wciąż za mało. I całe życie na tę największą miłość czekała i chyba się nie doczekała tej największej miłości. Więc tragiczna historia. Polecam wam przede wszystkim film. Oczywiście są książki o Michalinie Wisłockiej, ale jeżeli chcemy tak szybko, jednocześnie w estetycznie piękny sposób poznać jej historię, to niewątpliwie film Sztuka Kochania, tak jak jej książka. Warto tę panią pamiętać. No, tej pani to chyba nie muszę przedstawiać, też celowo o niej więcej nie mówię, bo akurat ona funkcjonuje również w tym oficjalnym dyskursie. Wisława Szymborska, laureatka naszej, nie naszej Nagrody Nobla, bo Nagroda Nobla nie jest tylko polska, ale nasza laureatka zdobyła Nobla z literatury. No wybitna poetka, tak? To rzeczywiście trzeba przyznać, że kobieta z jednej strony niezwykłej skromności, ogromnego poczucia humoru, bo znana jest zdecydowanie mniej ze swoich limeryków, ze swoich popisów graficznych, ze swoich żartów, które uwielbiała robić z przyjaciółmi, ale przede wszystkim wybitna poetka. Poetka prostego słowa, prostej frazy, wydawałoby się prostych prawd życiowych, ale jakże ważnych, tak? I to jest ta poetka, którą można polecać obcokrajowcom, tak? Bo na pewnym poziomie, no oczywiście nie takim A1, ale troszeczkę wyższym, można już zabrać się za czytanie poezji Szymborskiej. Zawsze sprawia ona wiele satysfakcji, bo to taka poezja, którą ja lubię, która mówi o rzeczach trudnych, ważnych i często fundamentalnych w lekki sposób i z takim mruganiem okiem. I to jest najfajniejsze w tej poezji Wisławy Szymborskiej. No, skoro mowa o Wisławie Szymborskiej, no to nie mogę nie wspomnieć o tej pani, Oldze Tokarczuk, zdobywczyni Nagrody Nobla, to jeszcze cały czas jest świeża sprawa. Olga Tokarczuk, z jednej strony pisarka, przede wszystkim powieściopisarka, no ale i działaczka społeczna, zaangażowana w ruchy feministyczne, w ruchy ekologiczne, tak więc uczestnicząca aktywnie w życiu społecznym, a co za tym idzie i politycznym. Olga Tokarczuk, Empuzjon, to jest jej ostatnia powieść. Nie przyniosłam jej tutaj ze sobą, jestem zresztą świeżo po lekturze tej powieści. Całkiem dobra.
Cóż mam wam powiedzieć? Olga Tokarczuk nie jest akurat moją ulubioną pisarką, chociaż choćby z obowiązku zawodowego znam wszystkie jej powieści. Niektóre podobają mi się bardziej, inne mniej. Niewątpliwie to, o czym pisze, jak pisze, zasługuje na uwagę i pełni też istotne funkcje społeczne, tak bym powiedziała. Ona odgrywa ważną rolę i społecznie, i politycznie. Ja mam inną swoją ulubioną pisarkę, chociaż mam świadomość, że może nie jest ona pod względem literackim czasami tak dobra jak Tokarczuk, ale o tym powiem wam za chwilę. Żeby zmienić trochę ten klimat literacki, klimat kultury, przenieśmy się tutaj. Irena Szewińska. Ja też chcę, żeby o tej, żeby ta postać wybrzmiała na moim wykładzie. Irena Szewińska, bo tu z kolei przenosimy się do sportu. Jak widzicie, w tym momencie sięgam do swoich notatek, bo chcę przedstawić wam zestawienie. Irena Szewińska niestety już nie żyje, zmarła kilka lat temu, ale też odegrała w polskiej kulturze ogromną, ogromną rolę. Otóż Szewińska stawała na podium w 4 Igrzyskach Olimpijskich. 3 razy zdobywała złoto, 2 razy srebro, 2 razy brąz. 16 medali zdobyła na Mistrzostwach Europy. W 1977 to była słynna sprawa. Została mistrzynią świata w biegu na 400 metrów. Jej wynik to, dlatego to sobie zapisałam, bo tu mówimy o samych liczbach, 49,51 sekundy. Wybitna polska biegaczka. Naprawdę nazywała się Irena Kirschenstein. No, z różnych względów i politycznych, i bolesnej polskiej historii, no, losy tej żydowskiej rodziny, z której pochodziła, też były dramatyczne. Wybitna polska biegaczka, wybitna polska sportsmenka, trochę może ostatnio zapomniana. Ona zresztą, kiedy już skończyła swoją karierę sportową, bardziej była zaangażowana w życie społeczne. Przede wszystkim była członkinią Komitetu Olimpijskiego, była organizatorką, no, życia sportowego dla młodzieży, więc krzewiła tutaj tę kulturę fizyczną wśród młodzieży, więc społecznie odegrała bardzo istotną rolę już wtedy, kiedy przestała być czynną sportsmenką, no bo wiadomo, że zawodu biegaczki nie można wykonywać przez całe życie, a jej osiągnięcia sportowe są spektakularne. Ona była wybierana również sportsmenką roku. No, absolutnie wybitna postać. No i żeby dać wam też przykład kobiety businesswoman, jak to mówimy, nie tylko kobiety kultura, literatura, polityka, ale również kobiety związanej z branżą kosmetyczną, wszystkim kobietom, nam kobietom bliską, Irena Eris. Kiedy znajdujecie się w sklepie, w jakiejś zwykłej drogerii, no to niewątpliwie, i oglądacie na przykład kremy, jakiekolwiek produkty, no to tam są też produkty pani Ireny Eris, tak? Irena Eris, wybitna postać, no przede wszystkim jeżeli chodzi o biznes, tak? Zrobiła ogromną karierę, jest z wykształcenia farmaceutką, tu uzyskała stopień doktora i rozpoczęła od swoją działalność taką biznesową od małej firmy kosmetycznej, a dzisiaj możemy mówić o instytutach Ireny Eris, które są rozsiane po całej Polsce i tam rzeczywiście można uzyskać bardzo profesjonalną opiekę, jeżeli chodzi o cerę i te kosmetyki, które produkowane są i których, no, inicjatorką tutaj jest Irena Eris, uchodzą za rzeczywiście bardzo, bardzo dobre. Więc była również wybierana na Businesswoman Roku, tak, w ważnych zestawieniach odgrywa ona też istotną rolę. Warto pamiętać, Irena Eris, jak będziecie kiedyś w drogerii, warto tej Ireny Eris poszukać, bo to też wybitna kobieta. Często tak jak patrzymy na krem, mówimy, no Eris, no
tak ładnie brzmi, to oczywiście nie jest jej prawdziwe nazwisko, tak ładnie brzmiąca nazwa, no pewnie ktoś ładnie wymyślił. Nie, za tym stoi ta kobieta, ta silna kobieta, bizneswoman, która ten biznes zrobiła sama i osiągnęła tak ogromny sukces. Na koniec tej części prezentacji chciałam wam pokazać jeszcze Marię Kaczyńską, tak, od której tak naprawdę zaczęłyśmy naszą opowieść o kobietach. Marię Kaczyńską, żonę pana prezydenta Lecha Kaczyńskiego, kobietę, której zawdzięczałyśmy przez kilkanaście lat ten kompromis aborcyjny. Tak ta pani wyglądała. Warto ją również wydobyć wizualnie i pokazać tę wybitną, wspaniałą panią. No i na koniec chciałam wam pokazać, już zupełnie na koniec tej prezentacji, taką oto panią. Niestety nie znalazłam fajniejszego zdjęcia, takiego zdjęcia, które ukazywałoby ją w całości z tymi kwiatami na głowie. Joanna Bator, tak? Joanna Bator z wykształcenia kulturoznawczyni, przez pewien czas związana, akademiczka związana z uniwersytetem, wielka fanka i znawczyni Japonii, przebywała tam kilkakrotnie na stypendiach, lubi zresztą bardzo Japonię, jakoś tak osobowościowo, duchowo czuje się z Japonią związana, a jest to pisarka, tak? Polska pisarka, aktywnie udzielająca się w mediach społecznościowych. Jeżeli zainteresuje was jej postać, to sięgnijcie po wywiady z Joanną Bator, dostępne na YouTubie, bo ma ona rzeczywiście wiele ciekawych rzeczy do powiedzenia. Joanna Bator jest moją ulubioną pisarką, tak? Można powiedzieć, że Joanna Bator jest autorką przede wszystkim tak zwanych czytadeł. Niektórzy mówią z takim, no to trochę złośliwe jest, że takich czytadeł dla kobiet, chociaż ja się z tym nie zgadzam. Po pierwsze, to nie do końca są czytadła, po drugie, na pewno nie tylko dla kobiet, tak? W ogóle nie ma czegoś takiego jak literatura adresowana specjalnie dla kobiet i dla mężczyzn. To jest głupi podział, tak? No albo coś jest dobre, albo niedobre, albo coś kogoś interesuje, albo nie interesuje. I to bez względu na to jaka jest płeć. Joanna Bator ostatnio opublikowała powieść Gorzko, Gorzko, przepięknie wydaną, kwiaty na okładce, no trochę podobne do tych kwiatów, które pani Joanna ma na swojej głowie. Polecam wam tę książkę, a to dlatego, że jest ona o trzech pokoleniach kobiet. O kobietach, które borykały się z różnymi problemami, każda na swój sposób musiała się uporać z losem. Reprezentują trzy różne fazy w historii. No i każda z nich opowiada, czy z perspektywy każdej z nich opowiedziana jest historia. Historia kobiety. Niezmiernie interesująca, jak to się mówi, wciągająca książka, ale Bator napisała o wiele więcej powieści uhonorowanych. Między innymi dostała najważniejszą polską nagrodę literacką, takiego polskiego Nobla, możemy powiedzieć, nagrodę literacką Nike w 2013 roku. Jest autorką wielu interesujących powieści. Ciemno, Prawie noc, Piaskowa Góra, Murdalia, Rok Królika, tak? Rzeczywiście mnóstwo bardzo interesujących powieści. Powieści, które wyróżnia dar opowiadania, tak? Ona ma dar takiej płynnej, swobodnej narracji. Kiedy ktoś zanurzy się w tych jej opowieściach, a często są to opowieści w opowieściach o opowieściach, gdzie rzeczywiście osią spajającą te opowieści jest jakaś interesująca kobieta, no to rzeczywiście w tym pisarstwie można się rzeczywiście rozpłynąć. Tak więc chciałabym wam bardzo serdecznie polecić książki Joanny Bator, bo warto. I nawet powiem wam, że jeżeli przeczytacie raz jakąś jej powieść, może od Roku Królika nie warto zaczynać, bo Rok Królika jest taki bardzo pastiszowy, utkany z aluzji, ale od którejkolwiek z pozostałych zaczniecie, no to jak zaczniecie i jak wam się to spodoba, jak dacie się uwieść tym opowieściom, to przeczytacie drugą, trzecią i kolejną, na pewno na tym nie poprzestaniecie. Tu jeszcze chciałam wam pokazać zdjęcia przygotowane. Bo widzę, że jeszcze mamy trochę czasu, więc
To nie, więc możemy tym kobietom trochę czasu poświęcić. O! No właśnie, Szymborska. Celowo nie będę opisywać Szymborskiej, tak? Bo ona jest wyciągnięta z cienia. Jeszcze jedną kobietę chciałabym wyciągnąć z cienia. Tę oto kobietę, chociaż żeby błysk tej kobiety się pojawił, tak jak wam powiedziałam, na tym wykładzie mam takie błyski o kobietach. Kora, Olga Sipowicz, proszę państwa, dlaczego? Dlatego, że wszyscy lubimy słuchać muzyki, dobrej muzyki, a Kora tworzyła wspaniałą muzykę, muzykę rockową. Zmarła całkiem niedawno, pochowana na Powązkach. Niedawno też miałam okazję odwiedzić jej grób na Powązkach. Dla mnie ona była ważną postacią, bo to wybitna wokalistka, autorka tekstów, była wokalistką zespołu Manam. I to warto zapamiętać. Manam, w wolnej chwili wpisać sobie na YouTubie Manam i posłuchać, jak Kora śpiewała i jak wspaniałą osobowością sceniczną była. I jeszcze o jednej postaci chciałabym powiedzieć. Wspominałam wam o Oldze Tokarczuk, o której wspominać nie trzeba, bo wszyscy wiemy, że dostała Nobla i wszyscy o niej mówią. Ona sama też o sobie dużo mówi. Ale Olga Tokarczuk związana jest przynajmniej w jakimś stopniu z Agnieszką Holland. Wybitną polską reżyserką, tak, znaną na całym świecie. A Holland jako ta wybitna kobieta od reżyserii, wybitna kobieta od świetnych, znakomitych filmów, jest związana z Tokarczuk w ten sposób, że na podstawie powieści Olgi Tokarczuk Prowadź swój pług przez kości umarłych, macie tutaj ją na slajdzie, na tej podstawie zrealizowała film Pokot. Książka Tokarczuk, ta powieść Tokarczuk to jest jedyny kryminał w twórczości Tokarczuk, a jednocześnie jedyny znany mi kryminał ekologiczny. Tak? I taki wymiar filmu kryminalnego, ekologicznego ma również Pokot. Ja oczywiście nie będę osobą wredną i nierozsądną i nie mam zamiaru opowiadać wam historii tutaj przedstawionej, bo chcę, żebyście po tę książkę sięgnęły. Ona rzeczywiście jest wciągająca. Powiem, że to jest chyba moja ulubiona powieść Tokarczuk. Właśnie ten kryminał wydawałoby się taki, no może niezbyt nobliwy gatunek, no dla mnie jednak to jest ta ulubiona powieść. A film jest znakomity, więc znowu, w wolnej chwili, kiedy będziecie zastanawiać się, co obejrzeć, czego posłuchać, no to posłuchać to wiadomo, że Manamu z Korą, tak? Jestem pewna, że wam się spodoba. A obejrzeć, oprócz Sztuki Kochania, tego filmu o Michalinie Wisłockiej, Pokot Holland, kryminał ekologiczny. Już samo to powinno być interesujące, jak taki kryminał ekologiczny może wyglądać i jaka to historia. Cóż jeszcze można powiedzieć o kobietach? Ano można powiedzieć bardzo dużo. Dzisiaj w czasie tej mojej narracji, w czasie tej mojej opowieści, jeszcze raz to podkreślę, były tylko błyski. Tak? Takie wydobywanie, wyciąganie z tego nieistnienia, z milczenia kobiet. I to bardzo różnych kobiet. Zobaczcie, była Irena Krzywicka, tak? Była Zofia Stryjeńska, była Michalina Wisłocka, była Irena Eris, była Wisława Szymborska. Zobaczcie, w jak różnych dziedzinach kobiety się realizują. To nie tylko literatura, to nie tylko kultura, to nie tylko malarstwo, to polityka. Tak? To często taka polityka nieoficjalna, jak w przypadku pani Marii Kaczyńskiej, gdzie ma się istotny wpływ na wydarzenia, chociaż no, nikt o tym tak naprawdę nie wie, bo nie pełni się jakiejś oficjalnej funkcji w państwie. To polityka, to również działalność społeczna czy działalność charytatywna. Tu jeszcze mogłoby paść nazwisko Janiny Ochojskiej, wybitnej, no obecnie jest parlamentarzystką w Parlamencie Europejskim, ale Janina Ochojska przecież jest założycielką Polskiej Akcji Humanitarnej, jest tą kobietą, która od lat organizuje pomoc dla tych, co tej pomocy potrzebują. To ona organizowała akcję budowy studni w Afryce, zakładania szkół dla dzieci, tak? Zbiera pieniądze, kiedy jeszcze była w stanie, to jeździ tam i organizuje pomoc. Więc i w zakresie takiej pomocy charytatywnej. Zobaczcie, ile jest
wybitnych kobiet, w ilu dziedzinach one pokazują się. Teraz zadanie tych, którzy piszą o kobietach, również wasze zadanie jako studentek, studentów i moje zadanie jako wykładowczyni, to opisywać się. Bo jeżeli coś nie jest opisane, jeżeli coś nie funkcjonuje w dyskursie, no to tego nie będzie. Tak? Jeden opis w dyskursie rodzi drugi opis w dyskursie, a ten drugi opis daje początek kolejnym. I w ten sposób w niezliczonych aktach mowy, interpretacjach te kobiety, na przykład te kobiety, o których dzisiaj mówiłam, bo to przecież była tylko próbka, wybór, zaczynają istnieć. I już wiemy, że historia, polityka, społeczeństwo nie tylko mężczyzną są stanowione, ale również kobietą. I że udział tych kobiet jest tak samo istotny jak udział mężczyzn. Trzeba po prostu coś z tym milczeniem zrobić. Im więcej mówimy, tym lepiej. To chyba wszystko, co chciałabym wam dzisiaj powiedzieć. Będę bardzo szczęśliwa, jeżeli zapamiętacie choć kilka z tych kobiecych portretów i w wolnym czasie sięgniecie po dowolne źródła, tak? Dowolne źródła, te, które są dla was jakieś takie najszybciej osiągalne i poczytacie, pooglądacie coś więcej o tych kobietach. Bardzo wam dziękuję za uwagę i zachęcam do studiowania kobiet. Dziękuję bardzo.